No, dobra, próbujemy. I co? I co? Przedajcie się, no! O, jen, no, dawaj, dawaj, pozycja transportowa jeszcze nie. Mamy 12, możemy mieć 14 i weźmiemy tą i chyba będzie ostatnią. Co? Tylko 1000 euro? No, co ty mówisz za 14 bali? Look in my eyes, what do you see? Because of personality. Hello, 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 witam was bardzo serdecznie na mojej farmie, a to już trzeci odcinek z Farming Simulator 22 i powiem wam, stęskniłem się za tą grą. Długo mi nie było, ale to były tylko takie możliwości, którym nie mogłem sprostać i dlatego nie mogłem pograć, ale już wracamy. Garderoba, tu dobra, tu pamiętam, tu sen. Możemy się przespać. Dobra, to idźmy się przespać. Czas pobudki. Aha, tylko takie godziny mamy do wybrania. Super. Dobra, do 8. Także, jeśli nadal tu jesteście, to ja błagam was o łapkę w górę i suba, a także o komentarz z tym, co możemy porobić tutaj. A dzisiaj mam w sumie taki plan, o tu już nie pada, żeby te wszystkie kostki słomy, kostki baloty nie, kostki bryły, sześciany, prostopadłościany, pozbierać i sprzedać, aczkolwiek chyba będę potrzebował do tego jakiejś maszyny. Tylko jakiej? To robiliśmy. To była nasza prasa do tego. Musimy zajrzeć do sklepu. W sklepie coś powinno być. Technologia tutaj nie, tu nie. Teraz trzeba się skupić i pooglądać. Tu są prasy. Technologia zbioru Bell. O VR-ki Bell? Co to jest VR-ka Bell? Mogę je zapakować? Co jest? Co jest? Co to? Ale to chyba do tych okrągłych, czy nie? Chociaż niby nie, aczkolwiek nie wiem. Co to jest? Felgi? Flegi? O, już możemy wziąć. Generalnie ta naczepa to spoko, aczkolwiek no musiałbym ręcznie ładować na to, ale ja nie potrafię. Ile mam pieniędzy? 77 tysięcy. Co to jest za bela? 14 bel, 3 tony ładunku, 120 cm. A jest do okrągłych? A nie mogę. No nie mogę tej. Też 14 tysięcy. No dobra, chodźmy sobie kupmy tą, bo dlaczego by nie? Możemy sobie ją niby wypożyczyć, aczkolwiek, wiecie jak ja mówię, no. Ona musi już być gotowa dla nas, a nie będziemy... Nie mogę jej nic ten tutaj stuningować, nie mogę. Dobra, kupiliśmy. I tak chcemy te bale sprzedać, więc może się zwróci. Weźmy sobie jakiś lepszy traktor. O, tu mamy. Ej! Ja tego nie odstawiłem, to do czego jest tamto w końcu? Ja nigdy nie pamiętam. Odstawmy sobie to tu na razie. Ale ten interfejs duży. Widzicie, trochę mi nie było i zapominam. Do czego to jest? To nie jest do zbierania balotów czasem? Bali? No tak to wygląda, no co to jest? Ja mam sklerozę? Co to jest? Jak mi ktoś odpowie, co to jest chyba do zbierania ziemniaków. Albo buraków. Nie wiem. Dobra, nieważne. I tak kupiliśmy, więc musimy podjechać tutaj do sklepu. Dobrze, że mamy tylko przez drogę podjechać. I... Spokój. Dobra. Tu jest. Tu sobie podjedziemy. I weźmiemy. Musimy skończyć te bale. No dobra, ale... Gdzie to będzie ładować te bale? Tutaj? Gdzie się tutaj zmieści 14 klockowatych bali? Przepraszam, ja jadę tutaj. Dobra. Musimy się chyba przerzucić na tył. Nie. Pozycja pracy. Dobra, rozkładamy. A, i niby już mamy zbierać. To dobra.
Okej, patrzcie jak ładnie wchodzi. A jak to potem sprzedać? Jak będę miał fulla, tylko 14 się mieści, więc i tak trzeba będzie gdzieś w trakcie podjechać. Proszę bardzo, proszę zbierać. A, dziękuję. Jestem prawdziwym rolnikiem. Syn rolnego rolnika, the one ren. Gdzie to potem sprzedać? Dobra, będziemy się martwić, jak już zbierzemy 14, co nie? Mamy już 5. Dobrze, złapane. Może gdzieś jest na mapie napisane, gdzie to się sprzedaje. No, łap się. No, super. No ty? O, złapała się. Bardzo dobrze, mamy już 9. Ej, ptaszki, wypadł. Jeszcze nie skończyłem tutaj działać. Dobrze. O, jeny, no dawaj, dawaj. Pozycja transportowa jeszcze nie. Mamy 12, możemy mieć 14 i weźmiemy tą i chyba będzie ostatnią. Super. Ej, ciekawe czy coś się stanie jak weźmiemy jedną więcej. Wyładuj belę? Ale i co się stanie z nim jak je wyładuję? O, nie chcę już brać. No dobra, nie to nie. Musimy to zamknąć. No spoko, jak ja to wyładuję, ale na coś potrzebuję to wyładować. A ja już nie mam tyle pieniędzy. Możemy tego sprzedać gdzieś? Może tu? Chyba nie. Dobra. Poszukajmy na mapie, gdzie mogę sprzedać cokolwiek. Wytwórnia zupy do mleczarni, bale chyba nie bardzo. Przędzalnia. Ej, w przędzalni nie mogę sprzedać bali czasem? Odwiedź. A, bo mogę odwiedzić. Co ja tu mogę wyładować? Bale, na pewno bale. Na pewno bale mogę tu załadować. Dobra, sprawdzamy? Sprawdzamy. Zaznaczmy sobie. Wytwórnia zupy to na pewno nie. To też nie. Targ rolny to też chyba nie. Stacja benzynowa to też nie. Wytwórnia fortepianów to też nie. Handlarze zwierzętami do piekarni też nie. Młyn zbożowy to też nie. Wytwórnia ziemniaków to też nie. Moi drodzy, skup zboża też nie. Tartak to też nie. To nawet nie wiem co to znaczy. Cieśla. No i ja, na pewno tu. Zaznaczamy to miejsce. Zaznaczyło się? Nie zaznaczyło się. Oznacz miejsce. No spoko, mruga, ale mogłaby nas jakaś trasa tam doprowadzić. Byłoby prościej, ale pojedziemy tędy za drogą. Mamy w ogóle minimapkę jak w GTA San Andreas, czy tam w innych GTA. Zawsze taka mapka będzie mi się kojarzyła tylko z GTA. Ej, co tak na pasach bez tego, bez dostrzeżenia, nie mieliście zielonego? Co oni sobie wyobrażają? Będzie doskonała okazja do tego, żeby chociaż trochę zwiedzić tą mapę. Patrzcie, jaki ładny staw tutaj. Chociaż trochę wody? Nie, nie brakuje wody. Tylko mi się wydawało. Ej! Co to za klakson jest? Gościu. Jedziemy masywnym traktorem, a ty masz klakson jak... Co to jest za klakson, ja się pytam. Dobra, ej. Tu się włączało. O, patrzcie, mamy łyłki. Czy jak ktokolwiek się nazywa. Dobra, tam nam mruga, czyli tu skręcamy. Co tu robi drzewo? Nie wiem, ale jadę dalej. Możemy się dostać. Tutaj mamy, aha, zaznaczone, patrzcie, jakiś zielony słup światła.
To ci dopiero heca. Dobry. A tutaj panowi, panu balę słomy sprzedać. Muciłem i wymuciłem. Chce pan kupić? Nie ma problemu? Dobra, to już tutaj sprzedaję. Wyładuj belę. Dobra, wyładujemy. Oby to było tutaj, bo przecież ich nie zbiorę drugi raz. No, dobra, próbujemy. I co? I co? Przedajcie się, no! Zetnij belę? Nie chcę jej rozcinać, to oddaj. 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 Co za żal. No nie wierzę w to. Chciałem ci tu sprzedać. Ten jest za ciężki. No wiadomo. Stawmy to. Czemu to było wcześniej rozłączone? Co to niby rozłącza? Poza tym, czemu ma włączoną pozycję pracy? Pan to weźmie i kupi ode mnie. Tanio sprzedam, oddam tanio. Też wam się przyda. Dobra, rozcinamy. Należy do mnie. No spoko, że należy do mnie, aczkolwiek. Ja chcę sprzedać mu, no. No weź sobie. No weź, no. Dobra, moi drodzy. Dowiedziałem się, co zrobiłem źle. Zasięgnąłem rady mojego mistrza zakonu. Sarumana. On do mnie, mordo, mordo. Gdzie ty to rozładowałeś? A ja mówię, że tutaj. Oczywiście zapis, ale kazali mi podjechać teraz tutaj na handel, handlarz zwierzętami. I na jedno z dwóch możemy to wysypać, te bale, więc musiałem je z powrotem pozbierać. I wracamy, bo on ten nie chciał od nas kupić. Mamy ich 14. 14 to będzie kupa siana. Fajnie by było, gdyby te baloty zwróciły mi w ogóle całość. Całość tego, co wydałem na te tutaj bele, na te maszyny do bel. Ale spoko, przynajmniej jesteśmy bogatsi o jakąś wiedzę. I tam, teraz też jest dwa miejsca. W jednym skupują, w drugim nie skupują. Ej! No i go przejechałem. No i przejechałem typa, no, ale on żyje. Jesteś tylko imitacją z Matrixa. Bo ja jestem prawdziwym farmerem. Tutaj przystanek. O, jaki pan ładnym niebieskim autem jeździ. Drogie to? O, trampolina. Nie bym poskakał na takiej. I niby... Gdzieś tu można... Skręcamy, dobra. Bo żebym wybrał dobre podejście, bo musimy to zobaczyć. Bo będę znowu musiał załadować te bele z powrotem. To jest albo to. Albo to. Ale nie, to jest tam. Na 100% 101 to jest tam. Moi drodzy, chwila prawdy. Mamy 13 653 euro. Ile dostaniemy teraz za rozładunek beli? Dobry, pan kupuje? Bo już mi się nie chce tego ładować z powrotem. Pan sobie po prostu kupi. No. Tak, potwierdzam. Jest, udało się. Co? Tylko 1000 euro? No co ty mówisz, za 14 bali? Kościu, żeś mi oskamował. Oskamował mnie.
To on tak mało dał tego. Jak ma mi się to zwrócić wszystko? Ale przynajmniej mamy blisko, patrzcie, tutaj za górką jest nasza farma. Jeden plus, że nie będziemy musieli długo rozpaczać w powrocie do domu. Będziemy rozpaczać na farmie. O, wiadomo, tutaj siewnik zostawiłem, na pewno ja. Idziemy dalej pozbierać te bale, bo... Nie wiem, co za nieopłacalny biznes. Cóż za świat. Ja tu ciężko haruję, ładując te bele, a oni... Oni mi tysiąc euro. Gościu, ja wydałem 50, nawet 60 na to, by kupić tą ładowarkę do beli. Miałem ci ręcznie to nosić wszystko? Zero szacunku, zero. Jak ja mam się odkuć? Jak tutaj nie chcę, żebym się odkuł w ogóle? Nie da się, nie da się! Przepraszam za potrącenie cię balu. Dobra, idźmy tą jeszcze. Chodź, dobrze. I teraz tutaj odbijemy w lewo. Weźmiemy sobie kolejną. I tak już do samego końca. Dobrze, moi drodzy, jestem właśnie w drodze po ostatnią balę, idealnie wyliczone, bo 14 i ostatnia bala z pola. Chyba 4 razy po 14. Zarobiliśmy z 5000 euro, znaczy zarobimy. No właśnie, jedziemy sprzedać ostatnią dawkę, ostatnią paczkę naszych bali. Może da nam tym razem milion, nie wiem. Fajnie by było, aczkolwiek pewnie nie. Wow. Ogólnie nie wiem, jaka jest pogoda. Wrzesień jest, czy jest już jesień, a ja balę słomy zbieram. W ogóle, że trzeba się dostosować pod to, pod porę roku, to też jest... Jeszcze nigdy tak nie grałem, aczkolwiek... Fajne do spróbowania. Dobra, wypakowujemy, albo wypakujemy. Jedno z dwóch. W zależności, jak komu pasuje. Proszę bardzo. Dobra, teraz dostaliśmy już więcej. O, bocian tam lata. No fajnie. Dobra, trzeba to złożyć, odstawić na miejsce. I myślę, że tym symbolicznym akcentem sprzedania ostatnich bali możemy zakończyć ten odcinek. Wy dajcie znać w komentarzu tam na dole, co chcecie, byśmy zrobili później, w następnym już odcinku. Tak, dajcie jakiś znak po sobie, że jesteście, że chcecie to oglądać, a ja będę dla was nagrywał. Także trzymajcie się ciepłutko, bo jest już chłodniutko, ale za niedługo będzie znowu wiosna i lato. Niech moc będzie z wami i tak dalej. Na razie.